Noc z piątku na sobotę. Jesteśmy z żoną na spacerze. Teraz w okolicach Kładki. I pierwsze takie piękne zjawisko, jak Kładka odbija się w lustrze wody kanału portowego. Wody, która jest dzisiaj bardzo spokojna. Ale dzisiaj jest jeszcze jedno fenomenalne zjawisko, które zawdzięczamy właśnie z tamtej strony Bałtykowi i prądom. W miejscu, gdzie teraz jestem, jest naprawdę ciepło. Można by tu było w tym momencie spokojnie wyjść na sweterku. Ja też zresztą ani nie mam rękawiczek. Moja żona też nie. No, jesteśmy lekko ubrani. A wyjeżdżając z domu, który jest w tamtym kierunku, gdzieś w linii prostej, poniżej 2 km, tam był po prostu mróz. Jak wyjeżdżaliśmy z domu, a jechaliśmy tutaj samochodem, no to w samochodzie było 4,5 stopnia minus. A tu jest plus i to taki, no nawet przyjemny. No fenomenalna sprawa. Popatrzcie sobie jeszcze na Kładkę, a ja wam zaraz pokażę, jak to jest właśnie na osiedlu, gdzie mieszkamy. No i teraz już jestem na ulicy, przy której mieszkamy. Zobaczcie, to jest ponownie mróz. Na szybach samochodów, jak widzicie, po prostu wszystkie są zamrożone. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale na przykład, no to jest mróz po prostu. Tak tutaj, nie wiem, te, które są przy budynkach, nie są tak zamarznięte, no ale, po prostu. To jest w tym momencie minus 3 stopnie. O, właśnie tak wygląda ulica w tą stronę. Nie wiem, czy to widać, to jest po prostu mróz na samochodach. Więc jest zima, to po prostu musi być zimno i już. Ale nie nad samym Bałtykiem. Nie wiem, jeszcze tak wyraźnie zobaczyć. Na przykład jak ta szyba zamarznięta. Właśnie. No i to chciałem pokazać. Taka ciekawostka.